Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie na antenie telewizji w Polsce.pl w naszych gorących pytaniach i równie serdecznie witam moich i państwa gości, którymi są pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Pani poseł, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa, witam panią poseł, pana redaktora. I pani poseł Marta Wcisło, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Pani poseł, kłaniam się pięknie również, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam naszych widzów i witam panią poseł. Drodzy, drogie panie, zaczynamy naszą rozmowę na dość ciekawy temat właśnie. Czy niespodzianki politycznej, czy trzeciej siły w polskiej polityce? Mowa o Konfederacji i o tym, z kim Konfederacja może ewentualnie koalicję stworzyć, czy w ogóle taką koalicję będzie chciała stworzyć. To wszystko poruszymy w naszym programie, ale zaczynamy od słów byłego lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, które padły w programie Gość Wydarzeń na antenie Polsat News. Tam Grzegorz Schetyna powiedział, że Konfederacja po prostu nie będzie trzecią siłą. Skomentował w ten sposób sondaż, w którym ta partia otrzymała ponad 15% poparcia. I pytanie do pani poseł Anny Kwiecień. Czy rzeczywiście Konfederacja nie będzie tą trzecią siłą, a jest, nie wiem, taką polityczną niespodzianką? Czy jednak tą trzecią siłą w polskiej polityce w tym momencie jest, patrząc na sondaże? Pani poseł. Rozumiem, że tutaj trochę się bawimy, że tak powiem, w takie wróżbiarstwo polityczne. No trudno powiedzieć. Trochę takie spekulowanie, tak. Takie spekulowanie. Natomiast prawda jest taka, panie redaktorze, że te decyzje ostateczne zapadają w ostatnich momentach i podejmują je wyborcy. I są też badania, które pokazują, że ostatnie dwa tygodnie decydują o tym, na kogo głosują wyborcy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, moim zdaniem bardzo istotna, to to, że oczywiście dzisiaj raz, że trudno powiedzieć cokolwiek. Natomiast prawdą jest, że będzie bardzo trudno Konfederacji wejść w jakąkolwiek koalicję z innymi partiami. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa to jest to, że tak naprawdę listy decydują konkretne osoby, które się pojawiają na listach. Jedne zniechęcają wyborców, drugie przyciągają. Ja już słyszę, jak pojawiło się jedno nazwisko Konfederacji na Śląsku, to widziałam, jaka się wylała fala krytyki w stosunku do tej pierwszej trójki, tam konkretnie do jednej osoby, i wielu deklarowało, że nie zagłosuje. Więc tak jak mówię, ten ostatnie dwa tygodnie, to jak będą wyglądały listy, kto konkretnie na tych listach będzie, czy taka osoba w swoim środowisku, w środowisku, w którym działa, jest dla wyborców wiarygodna, czy nie, to jest moim zdaniem kluczową sprawą i oczywiście sam szyld głównej partii. No ale to, czyli jak rozumiem, się pani poseł sugeruje, że Konfederacja może mieć też za słabe struktury, za krótką ławkę, jeżeli chodzi o start. Dokładnie. Do wyborów parlamentarnych. Co na to pani poseł Marta Wcisło, czy zgodzi się pani z tą tezą? Bo wracając do Grzegorza Schetyny, on zasugerował, że poparcie dla Konfederacji jest często takie deklaratywne, jeżeli chodzi o sondaże, natomiast już przy urnie wyborczej bardzo często wtedy jest zmiana tego zdania wśród wyborców. Czy rzeczywiście tak jest, pani poseł? Zgadzam się ze słowami mojego kolegi Grzegorza Schetyny. Konfederacja nie jest i nigdy nie będzie trzecią siłą. Powodem wzrostu poparcia Konfederacji jest propagandowa, populistyczna kampania prowadzona w internecie, która jest po prostu wydmuszką opakowaną w kolorowy, złoty papierek, a w środku jedna wielka pustka. Konfederacja tak naprawdę, wychodząc z tej bańki TikTokowej, nie ma nic do zaoferowania. Ba, nawet nie jest w stanie odpowiedzieć na proste pytania, które wcześniej jako tezy stawiał lider Konfederacji, czyli nie dla Unii Europejskiej. W prostej rozmowie, w prostym pytaniu, nie, dzisiaj żaden z liderów Konfederacji, z posłów Konfederacji nie odpowie panu, czy tak, czy nie dla Unii Europejskiej według Konfederacji. Znaczy to ja tu wejdę w słowo, pani poseł. Rozmawiałem z Krzysztofem Bosakiem, jednym z liderów Konfederacji. On na takie pytanie odpowiedział w ten sposób, że Konfederacja w tym momencie szanuje jakby decyzję polskiego społeczeństwa, a większość polskiego społeczeństwa jest za tym, żeby Polska w Unii pozostała.
Tak, tylko że proszę zwrócić uwagę na to, co mówił lider Konfederacji, pan Mentzen, w swojej piątce, czyli nie dla Unii Europejskiej. Konfederacja tak naprawdę to ukryta frakcja PiS-u. To polityczna taka przystawka, tak jak powiedziałam wcześniej, ukryta. Działacze Konfederacji dzisiaj współpracują z PiS-em. Działacze Konfederacji startowali z list PiS-u. Działacze Konfederacji współpracują w strukturach samorządowych PiS-u. Tak jest w moim regionie. Zięć Korwin-Mikke kandydował z listy PiS-u z trzeciego miejsca w powiecie świdnickim, proszę bardzo, i dziś jest wicestarostą przy staroście z PiS-u. I dziś ten sam człowiek ma być jedynką w okręgu szóstym na Lubelszczyźnie. To jest czysty nepotyzm. To pytanie. Podobnie jest z żoną pana Bosaka. To nie jest partia, która chce zrobić coś dla Polaków, tylko to jest partia, która chce wejść do Sejmu i być języczkiem uwagi. Czysty populizm. To pytanie do pani poseł Anny Kwiecień. Czy Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście ukrywa Konfederację jako swoją, nie wiem, przybudówkę, swojego współpracownika tajemniczego? Jak to wygląda z pani perspektywy? Panie redaktorze, ja nie powiedziałam, że Konfederacja nie będzie trzecią siłą. Myślę, że ma dużą szansę na to, żeby jednak być tą trzecią siłą. Natomiast wrócę do tego, że w ostatnim momencie de facto wszystko się okaże i to wiemy. Natomiast prawda jest taka, że przy układaniu list i potem wtedy, kiedy już te listy się pojawią, to tak naprawdę wyborcy podejmują decyzje kluczowe. Natomiast oczywiście nie jesteśmy żadną przybudówką dla Konfederacji. Czy Konfederacja dla was i że w zasadzie ukrywacie tę współpracę? Oczywiście Konfederacja nie jest dla nas żadną przybudówką. Bardzo często Konfederacja głosuje zupełnie inaczej i tu najlepiej spojrzeć na głosowania. Widać ewidentnie, że z wieloma sprawami się nie zgadzamy z Konfederacją, a Konfederacja z nami głosuje przeciwko propozycjom Prawa i Sprawiedliwości. Więc tutaj po prostu ja mogłabym powiedzieć równie dobrze, że Platforma Obywatelska jest przybudówką dla Prawa i Sprawiedliwości, bo byli tacy posłowie, którzy byli kiedyś w PiS-ie i dzisiaj są w Platformie, a są tacy, co w PSL-u. Nie, no bądźmy poważni. To nie jest żadna przybudówka. Każda, ja szanuję, że tak powiem, decyzje Polaków. Uważam, że dobrze jest, jeżeli w Polsce funkcjonują różne ugrupowania. Przecież myśmy o to walczyli. Przecież komuna polegała na tym, że można było mieć tylko jedną słuszną opinię w danym temacie, jedno tylko spojrzenie na wszystkie sprawy zgodne z linią partii PZPR. I dlatego komuna upadła. Dzisiaj chodzi o to, żeby była też trochę tej różnorodności na scenie politycznej, bo prawda jest taka, że powinniśmy dyskutować, rozmawiać i wypracowywać dla Polski najlepsze rozwiązania. Ta różnorodność jest i tę różnorodność widać na polskiej scenie politycznej. To charakteryzuje za moment pani poseł Marta Wcisło. Ja chcę dodać do naszej rozmowy jeszcze jedną wypowiedź. Przede wszystkim demokrację. Grzegorza Schetyny, który wspomina też o słabych punktach Konfederacji. Posłuchajmy. Inny przekaz, konflikty wewnętrzne, szukanie kandydatów wśród rodzin i znajomych. To wszystko będzie powodować takie prawdziwe pokazanie prawdziwego oblicza Konfederacji. Ja uważam, że jeżeli oni dojdą do 10%, to będzie bardzo dobry wynik. 10% to bardzo dobry wynik, jeżeli taki otrzyma Konfederacja w wyborach parlamentarnych, to mówi były lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jak uważa pani poseł Marta Wcisło i czy jest tak, że Platforma Obywatelska szybciej by poszła w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością niż z Konfederacją? Zgadzam się kolejny raz ze słowami mojego kolegi. Oczywiście to jest to poparcie Konfederacji jest krótkotrwałe, bo każda antysystemowa partia tak szybko jak zyskuje, tak szybko traci. Ale te hasła są niezwykle populistyczne i niezwykle
takie chwilowo nośne, a prawda jest taka, że działacze Konfederacji absolutnie od zawsze współpracowali, współpracują z PiS-em. Zresztą politycy PiS-u podpisali się, przepraszam, Konfederacji, podpisali się pod pseudowyrokiem Trybunału Konstytucyjnego przeciwko kobietom. Głosują właśnie razem z PiS-em. W większości, proszę bardzo, to jest, współpracują z samorządowcami, to jest zięć Korwin-Mikke, który jest wicestarostą. On startował, tak jak mówiłam wcześniej, z list PiS-u. On ma być jedynką Konfederacji. Więc szanowni państwo, dużo słów, mało konkretów związanych naprawdę tak zwaną wolnością. Oni się nazywają wolnościowcami. To jest wolnościowcy to frakcja, która z Konfederacji wyszła. To jest jedna wielka ściema po to, aby przyciągnąć jak największe rzesze zwolenników. To jest też duża konkurencja dla PiS-u. Ale nigdy Platforma Obywatelska nie będzie koalicjantem PiS-u. I to powie panu każdy polityk. A Konfederacji? Platformy Obywatelskiej. Więc większej pani wzdury... poseł, a Konfederacji, koalicjantem Konfederacji, bo tu mowa o PiS-ie? Myślę, że też nie, absolutnie. My się tak bardzo różnimy, że to w mojej ocenie, z mojego punktu widzenia, w kontekście wydarzeń, które się dzieją, absolutnie nie. Partia, która jest przeciwko kobietom, partia, która chce wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej, partia homofobiczna, partia, powiedziałabym nawet nacjonalistyczna, absolutnie nie. To pytanie teraz do pani poseł Anny Kwiecień. Jak odniesie się pani do tych zarzutów a propos współpracy w samorządach Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji? Co w tej współpracy budzi wątpliwości? Tutaj pani poseł Marta Fisło ponownie. Ja się nie będę odnosiła, bo ja nie znam człowieka, nie wiem, jakie ma poglądy i co sobą reprezentuje. Nie znam tego tematu, więc nie będę się do tego odnosiła. Natomiast ale kandydował z waszych list, trzeciego miejsca. Panie, ale nie znam osoby, więc trudno mi się w tej chwili wypowiadać na ten temat. Różne są koalicje w różnych miastach i w różnych samorządach. Natomiast ja powiem jedną rzecz. Mnie tylko dziwi, a właściwie mnie nie dziwi. Źle to ujęłam. Nie dziwi mnie, dlatego że uważam, że Koalicja Obywatelska jest pełna, jest po prostu wystraszona z tego tytułu, że tak naprawdę takim jakby powiesiła kartę krakowską na haku, odłożyła w niebyt, natomiast bardzo mocno skręciła na lewą stronę, myśląc i będąc przekonaną, że to tak naprawdę ugrupowania lewicowe mają ogromne poparcie w Polsce. No i okazuje się, że ta cała narracja taka skrajnie lewicowa ze strony Koalicji Obywatelskiej, ze strony lewicy doprowadziło do tego, że Konfederacja dzisiaj, w której bardzo dużo okazuje się kobiet, głosuje na Konfederację i to pokazują dane, i to młode kobiety, powiedzmy sobie, będą popierały Konfederację i mimo tego straszenia tą Konfederacją okazuje się, że dzieje się coś zupełnie odwrotnego. Widać ewidentnie, że lewica ma coraz mniejsze poparcie. Wypadają Koalicji Obywatelskiej tak naprawdę potencjalni koalicjanci w postaci właśnie lewicy i też pana Hołowni oraz pana Kosiniaka-Kamysza. Oni mają coraz mniejsze poparcie, widać ewidentnie. Moim zdaniem jest duża szansa na to, że nie przekroczy Polska 2050 z panem Kosiniakiem, przepraszam, z panem Kosiniakiem nie przekroczą 8%. W związku z tym może dojść do tego, że to właśnie te prawicowe poglądy i prawicowe spojrzenie na rzeczywistość, na bezpieczeństwo Polski, na kwestie związane z... Ostatnie zdanie dla pani poseł Marty Wcisło na koniec tej części naszego programu. Ideologiczne. Niech pani poseł z PiS-u nie martwi się o Koalicję Obywatelską. Niech pani się zajmie swoim ugrupowaniem. Ja proponuję. My, nasi działacze nigdy nie startowali z list PiS-u
i nie współpracują z PiS-em, a robi to Konfederacja, startuje z waszych list i z wami współpracuje. To są wasze ciche koalicje. Chociaż współpraca samorządowa, pani poseł, to też jest i to wam odbiera. Trochę inna kwestia niż polityka ogólnopolska, ogólnokrajowa. Najlepszym sondażem będzie drogie panie. Sondaż w jesieni. Kolejne tematy, kolejne gorące pytanie za moment pojawi się na antenie telewizji w Polsce.pl. Tutaj, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, stawiamy tylko przecinek, a w tym samym składzie widzimy się za chwilę.